Podczas walki z zombiakami na pewno przyda mi się jakaś zbroja. W sumie mają tu same gówno i nie wiem co ja tu robię, ale myślę, że w tej różowie wyglądam po prostu zajebiście. Ale ja jestem przystojny. Jestem już niedaleko morza. Fajnie byłoby znaleźć Harego i razem z nim zmienić ten świat na lepsze. Te głupie zielone dawny nie mogą nas wywalać z naszego własnego terytorium. Kolejny zombiak. A nie, chwila. Ty jesteś człowiekiem? Tak, jestem Harry. Odczytałeś wiadomość? Czy przypadkiem się tu natrafiłeś? Właściwie to jedno i drugie. Też kiedyś byłem szeryfem. A w ogóle czemu tak tu siedzisz po prostu? Niestety niedługo czeka mnie śmierć. Jeden z tych zielonych wieli mnie dopadł. To serio słabo. A co się w ogóle stało na tym świecie? O stary, wszystko przespałeś? Kilka miesięcy temu pewien medyk zaczął ludziom wstrzykiwać truciznę zamiast narkozy. Od teraz większość naszej populacji to te wstrętne zombiaki. Mają nawet swojego przywódcy, nazywa się Zombie Healy. Musisz tam dotrzeć i unicestwić tego śmiecia. A, i jeszcze jedno. Zdejmij tą pedalską zbroję, bo będzie się trochę rzucała w oczy. No dobra, spoko, mogę zdjąć. Ale gdzie jest jego siedziba? Jak mam go znaleźć i go zabić? Masz tu kompas. Siedziba nie jest tak blisko, ale wierzę w ciebie, że dasz radę. Mi się niestety nie udało go zabić. Dopadli mnie jego poddani. A teraz wybacz, ale... Nie, Harry. Dlaczego? Rapapara, rapapara, miała ryja jako para. Pomocy! Chwila, kto to powiedział? Czyżby to była dziewczyna? Nigdy w życiu nie rozmawiałem z dziewczyną. Nie martw się, maleńka. Ściągnę cię stamtąd. To się pospiesz, oddam ci buziaka. O kurde, jaka oferta, że też dwóch ludzi z rzędu spotykam. I to jeszcze nawet dziewczynę. Czaicie to? Cześć, jestem Genovefa. Pomożesz mi stąd zejść? Jasne, oczywiście, pomogę ci. Tylko co ty tu kurde faja robisz, mała? Masz tu kwiatuszka, kochany. Ale nie mów na mnie mała, bo wszystkie skiny w Minecrafcie mają ten sam wzrost. A stoję tu na samej górze mostu, dlatego że uciekałam przed zombiakami. No to nic się nie bój, duża. Zejdziemy stąd razem, a ja rozprawię się z każdym zombiakiem. Bo nie wiem, czy wiesz, ale miałem kiedyś nawet brązowy pas. W sensie był biały, ale go obsrałem. O, to naprawdę bardzo ciekawe. Ale wiesz co? Chyba będzie szybciej, jak skoczymy po prostu do wody. A ty w ogóle umiesz pływać? Nie wiem, zobaczymy. Dlaczego ona to zrobiła? Czemu dzisiaj wszyscy muszą mnie tak okrutnie opuszczać? Mózgi, ludzka krew. Dajcie mi tu jakiegoś człowieka, bo jestem głodny i chce mi się pić. Dajcie mi jakiegoś człowieka, to oddam wam mój cały samochód i moją żonę. Obiecuję. Chyba kogoś widzę. I jakiś żółty skinek. Ten świat jest taki bezlitosny. A to wszystko przez te zielone głupki. Stój, człowieku. Nic nie jadłem od 15 dni, a dzisiaj to ty staniesz się moim obiadem. Ziomek, ja mam brązowy pas, a ty mi będziesz groził, rozumiesz? Ty wiesz, do kogo mówisz? No, do swojego obiadu mówię. Do obiadu to ci stara srała, a teraz się ode mnie odwal, bo przeżywam podwójną żałobę. Mam to w dupie. Albo cię zjem, albo cię zjem bardziej. Wybór należy do ciebie. Spójrz ty w ogóle na siebie, ciaptaku. Nie masz kawałka mózgu. No i co z tego? Jestem głodny. Co? A ja jestem szeryfem. I co teraz? Teraz wejdziesz ze mną do samochodu, bo jak nie, to naślę na ciebie samego Zombie Healy'ego. Czekaj, ale Zombie Healy'ego? Dobra, stary, przesadziłem trochę, wsiądę. A gdzie chcesz mnie zabrać? To będzie niespodzianka.